Przyjaciele, to jest szkoła fundamentalna. To tylko fundamenty. Żadnych nowinek. Bo po co człowiekowi meble? Ścian nie ma. Nie ma ścian, to po co meble? Tak ludzie robią. Nie pobudują domu. Meble złożą. Izajasz 59:14, tak sobie zaczniemy. Księga Izajasza 59:14. 59:14. Chcę was też nauczyć bardzo ważnej rzeczy. Ja wiem, że to jest wszystko nagrywane. Teraz się tak nauczono, że się nagrywa. Dobrze, że się nagrywa. Ale naucz się robić notatki. Twoje. Twój mózg przyjmie 10% tego, co mówię. Resztę zapomnisz. Zrobisz notatki, nie zapomnisz. To twoje notatki będą. Sam sobie to kazanie opiszesz później. 59:14. Izajasz. Dlatego prawo zostało usunięte na bok, a sprawiedliwość pozostaje daleko, gdyż prawda potyka się na rynku, a dla uczciwości miejsca nie ma. Prawo zostało usunięte. Odeszły prawidła. Nie mówimy o prawie mojżeszowym, bo o tym wiemy z poprzedniej szkoły. Mówimy tutaj o prawidłach różnego rodzaju, czyli szeregu różnych takich praw, które są na stałe na tej ziemi. Dlatego prawo zostało usunięte na bok, a sprawiedliwość pozostaje daleko. Mowa tutaj o całej kwintesencji zbawienia. Ponieważ sprawiedliwość w Nowym Przymierzu to jest niezasłużona ofiara Jezusa Chrystusa. Człowiek odrodzony z Bożego Ducha to człowiek sprawiedliwy dzisiaj. Człowiekiem sprawiedliwym nie nazywamy człowieka uczciwego, porządnego, moralnego. Człowiekiem sprawiedliwym nazywamy człowieka odrodzonego z Bożego Ducha, czyli tego, który przyjął Jezusa Chrystusa jako zastępczą ofiarę za swoje życie. W ten sposób w oczach Boga stał się sprawiedliwy. Dzisiaj, żeby stać się sprawiedliwym w oczach Boga, trzeba przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela i włożyć ręce w kieszeń i przysiąść. Rozumiecie, o co chodzi? Nie daj Boże się starać. Nie daj Boże być uczciwym. Nie daj Boże być moralnym i przychodzić do Boga i mówić, oto taki jestem, nagródź mnie. No ale to wiemy z poprzedniej szkoły. Wiemy, że prawo mojżeszowe, ono nas nie obowiązuje, żadne przykazania i tak dalej. Wiemy, czym jest łaska, rozmawialiśmy o tym. A więc jeszcze raz, dlatego prawo, czyli te prawidła, szereg prawideł, które funkcjonują i wszystko trzymają w swoich kleszczach, usunięto na bok, a sprawiedliwość zostaje daleko, gdyż prawda potyka się na rynku i to jest najważniejsze. Prawda potyka się na rynku. Rynek to było coś takiego, co było centralne, główne miejsce gdzieś. Co ten werset nam pokazuje? Ten werset nam pokazuje, że jeżeli prawda zostaje usunięta, to wszystko przestaje działać łącznie z naszą formułą zbawienia. I wielu ludzi odrodzonych z Bożego Ducha dziwi się i mówi tak. Oddałem życie Jezusowi, jestem odrodzony z Bożego Ducha, Duch Święty we mnie mieszka, wszystko wiem o tym, jak trzeba żyć, jak funkcjonować, tylko mi nic nie idzie. Dalej pozostaję w swoich problemach, dalej pozostaję w swoich kłopotach, dalej mam w życiu piekło. Boże mój, o co chodzi?
No o to chodzi, że prawda potknęła się na rynku. Co to znaczy? To znaczy, że chrześcijanie generalnie tu mają alergię na prawdę. Ja to zauważyłem, a charyzmatycy chyba największą. Prawda, o której chcę dzisiaj mówić, jest czymś, co jest jakby niepożądane w życiu człowieka. Mówimy bardzo dużo o łasce, mówimy, jak Bóg jest nam przychylny, mówimy o tym, jak cudownie nas pokochał, że oddał swoje życie w Chrystusie Jezusie, abyśmy weszli do nieba i my tym wszystkim się sycimy. Mówimy, że nie musimy przestrzegać prawa, mówimy, że Boży potencjał jest w nas. I kurczę, jakoś nie idzie nadal. Dlaczego? No dlatego, że prawda, przyjaciele, to jest fundamentalny element wszechświata. Prawda jest podstawą, gruntem wszystkiego. Rozumiecie? Prawda jest podstawą i gruntem wszystkiego. Z prawdy wyrasta cała pozostałość królestwa. Z miłością na czele. Rozumiecie? Jest taki fajny ustęp, kiedy się czyta o miłości. A ja, jak wiecie, jak trochę czytacie w ogóle moje jakieś artykuły, to ja ostatnio to w zasadzie o niczym prawie nie piszę, tylko o tym, jaka miłość przeżywam i ona mnie rozpieprza na kawałki, absolutnie. I jest mi z tym coraz lepiej. I zamierzam się od tego uzależnić. Więc bardzo przeżywam miłość. Bardzo, bardzo, bardzo. Jest taki fajny element, kiedy się czyta ten hymn o miłości, 13 rozdział 1 listu do Koryntian, że miłość, ona raduje się z prawdy. I tam jest w ogóle coś takiego, że w ogóle oryginał, jak to czytasz z oryginału, to że miłości radość może przynieść tylko prawda. Czyli tylko miłość jakby się uśmiecha tylko do prawdy. Jak widzi prawdę, to się cieszy, a jak nie widzi prawdy, to się nie cieszy. Jest smutna. Dlaczego? Bo prawda to matka miłości. Prawda to matka miłości. Rozumiecie? Prawda. I dzisiaj chcę mówić o prawdzie. O tym, co jest tak istotne dla nas. I moje życie zbudowane jest na prawdzie, dlatego mogę sobie przeżywać miłość i mieć absolutnie wywalone na wszystko pozostałe. Chcemy żyć na luzie, musimy żyć w miłości. Ale żeby żyć w miłości, musimy być zbudowani na prawdzie. I koniec, kropka. I w ogóle to inaczej nie przejdzie. Rozumiecie? Chrześcijanom się w ogóle pomyliły różne rzeczy. Chodzą, walą się wersetami z Biblii po głowie, oskarżają, krzyczą, mówią, ty jesteś taki, ty saraki, ty jesteś w takim zaburzeniu, ty w innym. I potem w ogóle mówią, bo ja ci mówię prawdę. No kurczę, o co kaman? To w ogóle jest jakaś głupota w ogóle. Wiecie, o co chodzi? To jakaś głupawka, głupawka, głupawka. To nie ma nic wspólnego ze stanem faktycznym. Żyje się w ogóle przez miłość. Wiesz, żeby żyje się przez miłość, to jest wszystko fajne. Dla mnie jest wszystko fajne, wszystko jest fajne. Rozumiecie, że dla mnie jest w ogóle wszystko fajne? Wszystko. Ja się patrzę na ludzi, mówię, fajni ludzie. I wierzący, i niewierzący. Generalnie wszystko mi się podoba zasadniczo. Bo w ogóle chodząc w miłości, jesteś wyluzowany jak piątek w pankracy. Rozumiem, ale tylko w miłości chodzisz. Ale żeby móc tak żyć w tej miłości, to trzeba być ugruntowanym w prawdzie. Bo w czym ty będziesz ugruntowany, jak nie w prawdzie, jak ona jest gruntem? I o tej prawdzie chcę powiedzieć na pierwszej sesji. Żeby to potwierdzić, 2 Tesaloniczan 2:10, błagam, zapisujcie, bo was będą oskarżać potem. Wiecie, że was będą oskarżać, jak będziecie to głosić po mnie później. To chociaż miejcie jakieś podstawy, bo oni powiedzą, że gdzie to w Biblii napisane. 2 Tesaloniczan 2:10. A
a wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy. Nie przyjęli miłości prawdy, która może zbawić. Miłość jest zasadzona na prawdzie. Rozumiecie? Nie przyjęli miłości, a w ogóle to porozumiecie, że my mamy jeden z najgłupszych przekładów Biblii, jaki jest. Ta Biblia Warszawska. Ja się do niej przyzwyczaiłem, to tak ją mam. Ale w niej jest 1500 błędów doktrynalnych. Mówi się, że w 1000-latce jest 1000. Wiecie, mniej więcej tyle jest w 1000-latce. W tej jest 1,5 chyba. Tutaj jest napisane tak, nie przyjęli miłości z prawdy. Rozumiecie, o co chodzi? Miłości z prawdy. A nie miłości prawdy. Bo mniejsza o to. Chodzi o to, żebyście rozumieli zasadę, że prawda jest fundamentalną przestrzenią wszystkiego. Jakby nie ma czegokolwiek we wszechświecie, rozumiecie, gdzie nie ma gruntu prawdy. Po prostu to się nie utrzyma, to nie ma na czym. Prawda jest troszkę jak przyciąganie ziemskie. Prawda jest troszkę jak to w ogóle przyciąganie Słońca, że te planety się kręcą wokół. To się trzyma wszystko kupy. Rozumiecie? Psalm 119:20. Psalm 119:20. Przynajmniej trochę przeczytam z tej Biblii. 119:20. Dusza moja omdlewa ustawicznie z tęsknoty za prawami Twoimi. Dusza moja omdlewa z tęsknoty za prawami. Duszy ludzkiej potrzeba prawideł, bo inaczej ona, co robi? Omdlewa. Ona mdleje. Ktoś mówi, duszy ludzkie najbardziej miłości potrzeba. No nie. Duszy ludzkiej najpierw potrzeba gruntu, na którym ona może stanąć. Rozumiesz, o co chodzi? A potem trzeba tą duszę zanurzyć w miłość, bo ona tylko w takim środowisku jest w stanie się rozwijać, bo to jest normalne, bo dusza nie może inaczej się rozwijać, bo staje się patologiczna. Ale ona musi na czymś stanąć. Jak się buduje dom, najpierw się kopie dziurę i zalewa betonem. Żeby mieć grunt, na którym postawi się ten budynek. A Psalm 119:90 mówi nam tak. Prawda Twoja trwa z pokolenia w pokolenie, ugruntowałeś ziemię i stoi. Dokładnie jest, prawda Twoja trwa z pokolenia w pokolenie, którą ugruntowałeś ziemię i stoi. Czym ugruntował ziemię? Prawdą. Gdzie indziej napisane w piśmie, niebo i ziemia przeminą, a słowa Twoje nie przeminą. On słowem swojej mocy, tak, stworzył wszystko. On stworzył grunt. Czym? Słowem prawdy. Rozumiecie, o co tu chodzi? Prawda to fundament. Nie ma prawdy, mamy chaos. Nie ma prawdy, mamy zamęt. Nie ma prawdy, nie wiemy, dokąd się mamy ruszyć. Ludziom się marzy anarchia. Fajnie. Jak troszkę człowiek pobada sobie historię, jak na przykład zaczynały się takie tam w latach 60., 50., jak były takie wyzwolenia w Afryce, kraje się wyzwalały spod okupacji różnej i na przykład jakiś tam kacyk rządził tym krajem, kurczę, kupę lat twardą ręką i w ogóle teraz nastąpiło uwolnienie w tym kraju. Ludzie w ogóle nie wiedzieli, co to jest wolność. Wyobraźcie sobie, że większość ludzi to myślała na przykład w ten sposób, że wolność to jest taka, że teraz my wszystko będziemy robili, co będziemy chcieli. Będziemy mieli za darmo jedzenie, będziemy mieli za darmo bilety na autobusy, wszystko będziemy za darmo. No bo z tym się kojarzyło, ludzie wolność mieli niewolę, za mordę byli trzymani przez cały czas. Tak? A tutaj się okazało, że wszedł demokratyczny rząd i wiecie co wprowadził? No prawa. No prawa teraz wprowadził.
Że to jak to prawa? Po co te prawa? Po co nam prawa? Bo po to wam te prawa, żebyście sobie obuw nie porozbijali codziennie rano. Wiesz, o co chodzi? Bo kieruję was do zrozumienia instytucji prawdy. Prawda wskazuje nam na to, tak, co jest przydatne dla życia i eliminuje to, co jest nieprzydatne dla życia, bo to jest prawda. Prawda nam pokazuje, że kurczę, no je się jedzenie, jak je się nie kupę. Wiecie, o co chodzi? Prawda. Prawda pokazuje nam, że na przykład nie wchodzi się na tory, prawda? I nie mówi się, o jakie fajne schody. Przytrzymam się poręczy i pójdę. Prawda? Się zdziwimy, że winda jedzie w pewnym momencie. Chodzi o to, że prawda nam pokazuje coś. To nie schody. To tory. To nie są niskie poręcze. To tory. To prawdy nam, wiecie, takie normalne prawdy. Prawda nam pokazuje, że się nie chodzi po ścianach. Jesteśmy w ogóle, dostaliśmy takie, jest przyciąganie ziemskie, to tam ciągnie, a nie tam ciągnie. Prawda? A więc my na przykład nie robimy czegoś takiego, się rozpędzamy, na ściany nie wbiegamy. Dowiedzieliśmy się też o przyciąganiu, że na przykład trzeba zejść schodami, a nie skoczyć z okna. Takie fundamentalne par rzeczy. I wyobraźcie sobie, że to wszystko przekłada się na każdą dziedzinę życia, bo prawda jest wszechobecna. Bóg dał swoją prawdę i podzielił ją na miliardy elementów, wypełniając nią absolutnie wszystko. Sferę ducha, duszy, czyli psychiki i ciała. Wszystko zostało przez Boga ugruntowane na prawdzie. Każda rzecz. Wiecie, dlaczego wam o tym mówię? Bo to jest fenomenalna rzecz, jak to się złapie. Ja podchodzę do jakiegoś problemu, ja wam dam przykład. Podchodzę do jakiegokolwiek problemu życiowego i pierwszą rzeczą, którą ja wiem, to wiecie co? Że jest jakaś prawda, która jest przeciwna temu problemowi. Dla mnie to jest jasne, jak 2 razy 2 jest 4. Jakiś problem się pojawił, jest jakiś problem, cokolwiek się w życiu zjawiło, tak? A ja pierwszą rzeczą, którą mam w głowie, to mam taką dość. Okej, Panie Boże, skoro prawda jest fundamentalnym elementem wszechświata, to jest rozwiązanie dla tego problemu. Musi być. Musi. Dlaczego? Bo ty powiedziałeś, że niebo i ziemia przeminą, a słowa moje nie przeminą. I ty powiedziałeś w swoim słowie, że ty wszystko ugruntowałeś na prawdzie. Ja mówię, okej, mam cię, diable. Co teraz ja robię? Nic więcej, tylko sobie tą prawdę muszę znaleźć. I koniec. A że jestem myśli Chrystusowej, primo. Że jak głupi uwierzyłem w to, że Duch Święty wprowadził mnie we wszelką prawdę i o tym będziemy sobie mówić innym razem i że przypomina mi ustawicznie wszystko, co powiedział Jezus, który na drugie ma prawda i o tym też będziemy sobie mówili nieco później, to wiesz, co ja robię? Podchodzę do problemu. Zazwyczaj uwalniam pierwszą myśl i to jest ta prawda. I o tym też będziemy sobie później mówili, jak to łatwo jest robić. Ale zasada jest podstawowa taka. Na każdy problem jest jakaś prawda Boża. I koniec. I ona jest dla mnie i dla ciebie dostępna. Wiesz dlaczego? Bo jej nie trzeba szukać gdzieś, tylko ona jest tam. I można ją sobie stamtąd co? Wytłupać. Przez co? Przez wiarę. Wytłupać ją. I zastosować. Rozumiecie? Przykład. Modlę się kiedyś, dawno temu, o moją żonę i tłumaczę coś Bogu, co On powinien zrobić, żeby ona była lepszą żoną dla mnie. I tam mu tłumaczę, bardzo dokładnie mu tłumaczę, bo ja bardzo dokładnie wiem, o co mi chodzi. Ja się dopiero potem dowiedziałem, że ja z diabłem rozmawiałem, ale to dopiero lata później. Bo ja takich rozmów dużo prowadziłem. Ale akurat na tej rozmowie,
kiedy w takim desperackim akcie powiedziałem: Boże, zmień coś w niej. To przez moją głowę przebiegła myśl o kryptonimie Prawda. A brzmiało to w ten sposób: to sobie zmień. Ja mówię: ja. I słyszę ten głos z powrotem: a kto? Mówię: jak? A tak. List do Efezjan. Napisane jest tak. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyścić przy kąpielą wodną przez słowo, aby sam go sobie przysposobić. Ja mówię: to ja mam sobie żonę przysposobić. A Bóg mówi: a ja mam ci ją przysposobić? A kto jest głową twojej żony? Ja mówię: no ja. To sobie ją przysposób. Ja mówię: jak ją mam przysposobić? No kąpielą wodną przez słowo. Ja mówię: co ja mam robić? A Bóg mówi: zacznij wypowiadać sobie żonę taką, jaką chcesz. Wypowiedz sobie żonę w wierze, będziesz taką żonę. Ty, to mi się nie mieściło w bani, ale wiesz, ja dostałem prawdę. Dziękuję uprzejmie. I zacząłem sobie przysposabiać żonę. Bez skazy i zmarszczki. Bo ja jestem głową mojej żony i mogę ją sobie przysposobić. Tak? Bo taka jest prawda. Żeby faceci zajęli się tym, co potrzeba. Tak? Ja w ogóle jestem bardziej cięty na facetów niż na kobiety. Ja uważam, że większość rzeczy spieprzają faceci. Takie jest moje osobiście zdanie na ten temat. Bo uważam, że duch homoseksualny zawinął głowę wielu ludzi. Takie jest moje zdanie też. Natomiast jeżeli przychodzi słowo prawdy, to to jest moja broń. I co trzeba zrobić? Wziąć się do roboty. Izajasz 11:5 mówi do nas tak. Izajasz 11:5. I będzie sprawiedliwość pasem jego bioder. Pasem jego bioder. Tak? A prawda rzemieniem jego lędźwi. Rzemieniem jego lędźwi. Czytaj majtki. Będzie ci łatwiej. Sprawiedliwość będzie pasem, a prawda będzie majtkami. Tak? Gdzie są majtki? Pod pasem czy nad pasem? Wykluczając tego, jak on się nazywa, Asterixa i Obelixa. Chociaż on wprowadził jako pierwszy styl noszenia. Nieważne, bo się rozkręca za bardzo. Prawda jest pod spodem sprawiedliwości. Prawda jest pod spodem sprawiedliwości. Pod sprawiedliwością. Ona jest nośnikiem sprawiedliwości. Żeby sprawiedliwość w Chrystusie Jezusie mogła rozwinąć swoje skrzydła w naszym życiu, to musimy stać na prawdzie. Bo prawda jest pod sprawiedliwością. Rozumiecie zasadę? To są prorocze nauczania. To jest pod spodem. Biblia to prorocza księga. Tylko tak ją trzeba czytać. Przy powieści Salomona 3:3, ja specjalnie ze Starego Testamentu czytam, żebyście wiedzieli, że to już kiedyś na to wpadli, tylko nie mogli ogarnąć kuwety, bo to samemu ciężko. Bez Ducha Świętego nie mieli szans.
wiedzę mieli. Przypowieści Salomona, czyli Księga Przysłów 3:3, mówi tak: niech cię nie opuszcza łaska i prawda. Zawiąż je sobie na szyi, wypisz je sobie na tablicy swojego serca. Łaska jest ściśle związana z prawdą. Nigdy nie występuje bez niej. Łaska nigdy nie występuje bez prawdy. Nigdy. Niech cię nie opuszcza łaska, a pod nią co jest? Prawda. Na czym stoi łaska? Na prawdzie. Jak będziesz mówił o łasce, będziesz się na nią powoływał, to pamiętaj, że jej podstawą jest prawda. Ludzie mówią, Bóg jest łaskawy, wszystkich wpuści do nieba. Ja mówię, jesteś chory na głowę. To jest oddźwięk. Bóg go nie wpuszcza nigdzie. Rozumiecie? Tak jak nie ma świętego Mikołaja, a święty Piotr nie ma kluczy do drzwi. To też są mity wszystko. Wiecie, fajne, ale mity. Rozumiecie? Nie ma takiej rzeczy. Bóg nikogo do nieba nie wpuszcza. Powiedzieć wam, czemu Bóg do nikogo do nieba nie wpuszcza? Bo niebo jest w Bogu. A nie Bóg w niebie. To też bardzo ważna informacja, fundamentalna. Żeby to było wiadomo. Że to niebo jest w Bogu, a nie Bóg w niebie. Dobrze? Wiedzmy to nareszcie raz na zawsze. Zresztą piekło też jest w Bogu. Bo gdzie ma być? Jak w nim wszyscy żyjemy, w nim się poruszamy. Tak? Tylko w innej części. Tak? Niebo jest w sercu, piekło w odbycie. Ojejku. Bóg ma odbyt. Kiedyś dałem takie w internecie, taką dałem, słuchajcie, to by się ludziom takie mają w ogóle. Dałem taki rysunek, jak Pan Jezus siedzi na sedesie i tutaj papier toaletowy wisi, wiecie o co chodzi. Człowieku, jaki to dym był z tego. Ja mówię, Boże, wszyscy całe życie myśleli, że Jezus przez 33,5 roku będzie miał obstrukcję. On w ogóle nie robił kupy, 33,5 roku. Normalny, zdrowy Izraelita, jadł rzekł falafele, przy ciebie różne rzeczy i on nie robił kupy. Nie Jezus! Bo on za święty! Nie miał też jaj i nie puszczał bąku! Ale w mojej Biblii jest napisane coś innego, że doświadczył wszystkiego, tak? Z wyjątkiem grzechu. Czyli puszczał bąki, bo ja też puszczam. Tak? No. Nie istnieje pojęcie łaski bez gruntu prawdy. Kiedy myślisz o łasce, o niezasłużonej przychylności Boga, o Bożych zdolnościach w Tobie, to musisz rozumieć, że tam jest grunt prawdy. Grunt prawdy. Czyli nie skorzystasz z łaski, jeżeli nie będziesz stał na prawdzie, bo nie da rady. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Nie da rady. To tak jakbyś widelcem zupę chciał jeść. Są takie, ja wam pokażę takie proste rzeczy. No ja nie wiem, no na przykład prawda Boża jest taka. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Taka stara prawda. Wszystko przez wiarę wierzącego, tak? Bo to wierzący, tak? Wierzący to przez wiarę. Logiczne. I teraz przychodzi taki, on mówi tylko łaska. Bóg jest łaskawy, w ogóle idę i już. Ja mówię, przecież nic nie będziesz miał, nic. Zdechniesz z głodu. Bez wiary. Nie, bo łaska, to jest Bóg łaski. Wiesz, o co chodzi. Ja mówię, łaskę bierzesz wiarą. Amen. Taki uchwyt, żeby łaskę wziąć. Taka jest prawda, że sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Albo inna prawda. Kto skąpo żnie, skąpo zbiera. Ludzie w ogóle nie kładą swojego życia, nie dają swojego czasu, nie dają pieniędzy, nie angażują się w nic. Prawdziwie potem mówią, o łaska. Rozumiesz, dzieci kwiaty.
O co chodzi? Bo mam łaskę, bo wszystko mam za darmo, ale... Mówię, no dobrze, pewnie, że masz za darmo. To dlaczego jesteś pusty, jak mam bęb turecki, powiedz mi? W kilku słowach. Czemu nie masz szmalu? Czemu nie masz szczęścia w rodzinie? Czemu? Czemu ciągle coś ci brak? Czemu brak to twoje drugie imię się okazało? Czemu? Skoro taka łaska? Tak? W ogóle wiecie, łaska stoi na prawdzie. I to jest fakt, my się nie musimy o nic starać, ale musimy stanąć w odpowiednim miejscu, tak? Które jest prawdą. I wtedy jest spoko, w porządku. Nie ma problemu żadnego. Księga Izajasza 45:23. Izajasz 45:23 mówi tak. Przysięgłem na siebie, z moich ust wyszła prawda. Słowo niezmienne, chcę podkreślić. Niezmienne. Że przede mną, no to już jest nieistotne. Przysięgłem na siebie, mówi Bóg. Na siebie, no bo na kogo ma przysiąść? Z moich ust wyszła prawda. Słowo jakie? Niezmienne. Prawda jest niezmienna. Nigdy się nie zmienia. Różne rzeczy się będą zmieniać w życiu, ale nieprawda. Prawda dotyczy wszystkich tak samo i w ten sam sposób. Rozumiecie? Ktoś jest bardzo dobrym człowiekiem, takim człowiekiem, że go do rany przyłóż, musi przyjść do Jezusa, bo pójdzie do piekła. Drugi jest taką szumowiną jak ja, musi przyjść do Jezusa, bo pójdzie do piekła. I koniec. Rozumiecie? Prawda jest niezmienna. Niezmienna. Ludzie na przykład mówią tak, ja tam nie mam dużo pieniędzy, to nie przynoszę pieniędzy do kościoła. A mówię, z czego ty żyjesz? No to mam tak jakieś pieniądze. A dlaczego mówię, z tych pieniędzy, co masz, nie przynosisz do kościoła? No wiesz, czego masz, będę miał więcej. Ja mówię, gówno będziesz miał. Nigdy nie będziesz miał więcej. Nigdy, nigdy, nie ty. Nie ty. Wiesz, dlaczego nie ty? Bo nie wierzysz. Bo ty nie wierzysz. Bożą zasadę. Ty nie wierzysz. Jak prowadziliśmy, bo tylko z tamtej ekipy jest Norbert w tej chwili na sali, prowadziliśmy kościół w ośrodku dla bezdomnych. Bezdomni. Byłem pastorem kilkudziesięciu bezdomnych ludzi. Przez 3 lata. Co ma bezdomny? Nic. On nie ma za co umrzeć. Dokładnie w ten sposób. Na każdym spotkaniu oni zbierali pieniądze. Nie było takiego spotkania, gdzie nie była zbierana kolekta. Kiedyś zapraszaliśmy wtedy dużo usługujących tam, w tamtym czasie, bo chcieliśmy, żeby nas poznały te kościoły warszawskie, bo to mieliśmy kościół 35 km od Warszawy. I chcieliśmy, żeby nas poznali, zaprosiliśmy wszystkich pastorów po kolei. Przyjeżdżali do nas, głosili. Ja oczywiście zawsze miałem kasę dla nich, ale my zawsze zbieraliśmy pieniądze. Każdy z tych pastorów podchodził do mnie, jak było tak, ale wiesz, ja nie potrzebuję. Ja mówię, ty, ja się ciebie nie pytam, czy ty potrzebujesz. Oni potrzebują dawać, a nie ty brać. Nie robię tego, przyjacielu, dla ciebie. Robię to dla nich. Czeszę ich z kasy dla nich. Dlaczego czeszę ich z kasy? Bo jak oni z serca sieją te pieniądze, które są marnymi pścinami, ale to jest to, co oni mają. Rozumiesz? To oni niebawem będą rządzić obficie. Będą mieli swoje domy, będą mieli swoje samochody i swoje firmy. Norbert tam przyszedł i się zamustrował jako bezdomny. Postanowił tam pomagać ludziom.
nie wynajął sobie mieszkania. Zamieszkał z bezdomnymi i stał się wolontariuszem. Dzisiaj ma żonę, dom, samochód, firmę. Dlatego nie mieliśmy żadnych skrupułów, żeby łupić bezdomnych z grosiwa. Rozumiecie? Święty Paweł był w tym dobry. On mówi, dlaczego miałbym się przejmować, że was łupię z waszych dóbr doczesnych, skoro żeliście moje dobra duchowe. Przecież robię to dla was. Paweł rozumiał zasadę. Rozumiał zasadę. Rozumiał prawo Boże, że kto sieje obficie, ten zbierze obficie. Jak jednemu bezdomnemu kazałem chodzić i mówić do niego tak, co chcesz mieć? A on mówi, chcę mieć dom i mieć kafelki. I on będziesz chodził teraz, wszystkim opowiadał, że masz dom i kafelki. A w ośrodku dla bezdomnych siedział. W ciągu tygodnia wszyscy przestali się do niego odzywać, bo stwierdzi, że jest debilem. Posłuchajcie. Zostawiła go żona. Gdzieś kiedyś, jak był bezdomnym na ulicy. Ja abstrahuję od tematu, chcę wam coś pokazać. Chcę wam pokazać, jak facet robił to, co się należało robić, co należało robić, czyli robił prawdę. A raptem, po kilku tygodniach od tego zajścia, do bramy tego w ogóle ośrodka dla bezdomnych, który był w lesie, zapukała jego żona. Ona tam przyszła na kamarz. Ślub im daliśmy zresztą. Urodziła im się dziewczynka. Ale jej na imię Rebeka, to przecież dali na imię Rebeka. Chcieli jej dać na imię Sela. Ja mówię, Sela w psalmach to jest przerywnik. Ty możesz dziecku dać na imię przecinek. Daj Rebeka, dam Rebeka. Sela chcieli dać. Sela tam jest, podskocz, wiesz, usta, tak? Przecinek muzyczny. Mało tego. Wychodząc tu żoną z tego ośrodka, bo już doszli do wniosku, że oni sobie pójdą, słuchajcie, i będą sobie mieli tam swoje mieszkanie, że się dorobią. Pojechali do siebie, tam był jakiś zbór chrześcijański, wprowadzili się do jakiejś dziury, żeby tam sobie jakoś mieszkać. Posłuchajcie, i zaczęli chodzić do tego zboru chrześcijańskiego. Ten zbór chrześcijański współpracował z kościołem w Norwegii. W tym czasie, kiedy oni się sprowadzili tam do tej dziury, zagospodarowali tą dziurę, mieszkają z tą żoną i z takim dzieckiem małym w tej dziupli i chodzą do tego zboru, wchodzą na pewno na nabożeństwo i są ci Norwegowie. Jeden z tych Norwegów mówi tak. No to słyszeliśmy, że tutaj potrzebujecie pomocy, macie taki najbardziej duży problem, taki mały zborek. No to chcielibyśmy wam pomóc. Co możemy dla was zrobić? A oni mówią tak. Chcemy, żebyście nam wyremontowali dom, położyli kafelki, zrobili im wszystko to, o czym chodził i ogłaszał w ośrodku dla bezdomnych. Nawet kolor kafelku był taki sam. Robił prostą prawdę. Chodził i wyznawał. Amen. Uwierzyłem, że to powiedziałem. Prawda? Taka prawda. Uwierzyłem, że to powiedziałem. Facet uwierzył, że to mówił. Nie mówił, być może, jak Bóg da. Tylko chodził i opowiadał, mam dom, mam kafelki, mam łazienkę. W ogóle jest pięknie. Wszyscy mówili, jesteś debilem, mieszkasz w ośrodku dla bezdomnych, nie masz za to umrzeć. A on mówi, nie. Mam dom, mam kafelki, mam łazienkę. Robił prawdę. Zwykłą prawdę. Zwykłą prawdę. Prawda jest niezmienna. Błagam cię, zapamiętaj to. Obojętnie w jakiej konfiguracji życia, prawda się nie zmienia. Jak Bóg coś powiedział, to jest to na wieki wieków. Amen. I jak wierzący człowiek weźmie tą prawdę i zacznie ją stosować, to musi odnieść sukces, albo Bóg musiałby przestać być Bogiem. A ta sytuacja niestety nie nastąpi nigdy. Taka sytuacja. Chcę was uczulić naprawdę. Chcę wam, żebyście mieli głębokie zrozumienie, że to jest miejsce, z którego musicie ruszać w każdej dziedzinie życia. Jak Bóg coś powiedział, to do tego dążymy.
Rozumiecie? Jak Bóg coś powiedział, to do tego dążymy. Ja mam w ogóle swoje zapisy. Swoje zapisy, akurat je mam tu przy sobie, to wam przeczytam. Związane z prawdami. Kocham prawdę. W związku z tym jestem do nich przywiązany jak pies do budy. I te prawdy ogłaszam. I prawdy brzmią na przykład tak. Jezus zniszczył diabła na wieki, pochwycił go i wyrwał z namiotu i wykorzenił go z ziemi żyjącej. Na podstawie Psalmu 52,7. Ludzie mówią tak. Diabeł jest straszny. Ja mówię. Diabeł jest taki. Jak Psalm 52,7. Jezus zniszczył diabła na wieki. Na co go zniszczył? Na ile? Na wieki. Tak? Pochwycił go i wyrwał z namiotu i wykorzenił z ziemi żyjącej. Albo moje potomstwo służyć będzie Bogu. Psalm 22,31. Ktoś powie, co mam robić ze swoimi dziećmi, żeby służyły Bogu? Ja mówię, no, wierzyć, że będą służyć Bogu. Ale dlaczego? Bo kapie z tego. Dlatego, że jest napisane, moje potomstwo służyć będzie Bogu. A ja mówię, a może nie będzie. A ja mówię, a może Bóg się wycofa z bycia Bogiem i koniec po wszystkim. Przecież Bóg powiedział, potomstwo Twoje będzie mi służyć na wieki. Amen? Co będzie robiło Twoje potomstwo? Służyć Bogu. Na ile? Na wieki. Bardzo dobrze. Bo to jest prawda. Przepraszam, to nie jest opcja. To nie opcja. To nie jest opcja. To prawda. To jest prawda. A prawda jest jaka? Niezmienna! Ludzie, my musimy zaskoczyć to w ogóle. Że to niezmienny temat jest. Rozumiecie? Żeby nie wiem, co się działo, to prawda pozostanie prawdą. I jeżeli ja, Artur Ceroński, stanę na tej prawdzie i uwierzę w tą prawdę, to ta prawda zrealizuje się w moim życiu, kropka. To są zasady funkcjonowania w Królestwie Bożym. A nie rozmemłane chrześcijaństwo, które mówi, może będzie tak, a może będzie tak. Rozumiecie? Ludzie traktują Boga, jakby jarał marihuanę. Dziś ma taką fazę, jutro ma taką fazę. Dziś jest dobry, jutro niekoniecznie. Dziś mi Pan błogosławi, bo się pomodliłem. Chodzę do kościoła, bo mi Pan błogosławi. Ja mówię, a ja chodzę do kościoła, bo lubię. Bez nich to ja lubię chodzić do kościoła, bo ja ludzi lubię w ogóle. Normalnie lubię ludzi. Na surowo. Bez żadnych takich religijnych. Bóg nie będzie ci błogosławił, bo on nie błogosławi. Bo on pobłogosławił. Tak? Jesteś błogosławiony. Na co? Na zawsze. W pewnym sensie jesteś skazany na słuch. Ważne jest tylko, czy ty w ogóle staniesz na prawdzie. Jakaś tam prawda może jeszcze? Na przykład prawda. Dzięki Bogu lud, którego nie znałem, służy mi. Na samo słowo jest mi posłuszny. Psalm 18, 44, 45. To o was. Czy ja was nie znałem? Ja mam 8 lat szkoły podstawowej, 10 lat więzienia. Ludzie, 95% z was jest ode mnie lepiej wykształconych, mądrzejszych, lepszych. Ma w ogóle wszystko lepsze. Wszystko lepsze. Rozumiecie? Włosy macie lepsze ode mnie. Tak? Wszystko macie lepsze. Życie mieliście lepsze. Rozumiecie? Wszystko. Większość z was. Co zrobiłem? Uwierzyłem w słowo. Uwierzyłem w prawdę. Ja zaczynałem swoją służbę w ten sposób,
że lata temu napisałem takiego maila. Brzmiało tak, nazywam się Artur Ceroński, jestem ewangelistą, usługuję w takich darach. Mogę przyjechać do Ciebie do kościoła, zrobić taką robotę. Wysłałem do wszystkich kościołów w Polsce, łącznie ze wspólnotami katolickimi. A następnie przeczytałem ten psalm, powiedziałem: dzięki Bogu, lud, którego nie znam, służy mi, na samo słowo moje jest posłuszne. I koniec, zamknąłem temat. Rozumiecie? Tydzień czasu. Pierwszy telefon. Ping. Przyjedziesz i jasne. A Ciebie się pytał, jak mam zacząć służbę? Ja mówię, nie wiem, przekup kogoś. Może Cię wpuści za kazalnicę. Przekup. Ja uwierzyłem w prawdę. Ja uwierzyłem w prawdę. Wziąłem prawdę, stanąłem na prawdzie i zamknąłem diabłu ryj. Bo prawda jest niezmienna. Bo prawda jest fundamentem wszystkiego. Bo wszystko wyrasta z prawdy. Prawda to łom, którym się wywala każde drzwi. Rozumiecie to? Oto prawda. Czym jest prawda? Prawda jest to to, co jest. Nie to, czego nie ma. Prawda to to, co jest. Czyli to, co zaistniało. Umarł Jezus na krzyżu. Tak? Umarł na krzyżu za nasze grzechy. To jest prawda. Zaistniało to? Zaistniało. To jest prawda na przykład. Taka prawda. Zostało wypowiedziane przez Boga jakieś słowo prawdy? Zostało. To jest prawda. Ona musi istnieć. Prawdą jest wszystko to, co jest zgodne w 100% z rzeczywistością Bożą. A co mówi słowo? Rzeczywistością Bożą jest Chrystus, tak? Jest rzeczywistość. A więc wszystko, co o prawdzie wiedzieć powinniśmy, od czego zacząć powinniśmy, to studium Jezusa Chrystusa. A więc najwięcej prawdy wydobędziemy ze studium Jezusa Chrystusa. Dowiemy się bardzo dużo w temacie prawdy, bo Jezus to prawda. Dowiemy się bardzo dużo. Dowiemy się, jak myślał Jezus, a każde jego myślenie było prawdą. Dowiemy się, jak czuł Jezus, a każde jego odczucie było prawdą. Dowiemy się, jak decydował Jezus w różnych sytuacjach, a każda jego decyzja była prawdą. Na przykład, wieś. Bo już taki artykuł napisałem, ale wcześniej miałem takich sporo rozmów. Ja mówiłem na przykład, że nie pytam Boga. Ktoś mówi, czemu nie pytasz Boga? Ja mówię, bo Jezus nie pytał. Jak to nie pytał Jezus? Ja mówię, no nie. Ja mówię, możesz mi gdzieś dać taką informację, że Jezus się zapytał o coś Boga raz? Gdzie tak jest napisane? I gdzie? Mówię, czemu zatem ja mam Boga pytać? Sztuk grzech. Bo wszystko, co występuje przeciwko prawdzie, jest czym? Błędem, czyli grzechem. No Jezus nie pytał Boga, no to Artur też nie pyta Boga. Co Jezus za to robił? Jezus powiedział tak. Nie czynię nic, czego nie widzę u Ojca. O, Jezus widział rzeczy u Ojca. Czyli prawdą jest to, że widzi się, jak działa Ojciec. Okej. I też Jezus powiedział, że będziecie czynili takie rzeczy jak ja i większe niż ja. Okej, to znaczy, że będę widział wszystko, co czyni Ojciec. Co zrobiłem z tą prawdą? Uwierzyłem w nią. Wstałem rano, następnego dnia powiedziałem, Boże, dziękuję Ci, że wiem wszystko, co robisz. Znam każdy Twój ruch, każdy Twój manewr, każdą Twoją decyzję. W ogóle wiem, o co Ci chodzi, pod każdym względem. Już nigdy nie pomodliłem się w ten sposób. Panie, poprowadź mnie, Panie, pokaż mi, Panie, poucz mnie. Nigdy! Wstawałem od rana i mówiłem, Ojcze, dziękuję Ci, że widzę, co robisz, że wiem, co robisz, że słyszę Cię. Dziękuję Ci, Ojcze, dziękuję Ci, że ja widzę, dziękuję Ci, że ja słyszę. Ktoś powie, co się działo? Ja mówię, no i co? No widziałem i słyszałem. A jak?
Nie powiem ci, zrób to sam. Taki był program kiedyś, Adam Słodowy, zrób to sam. Smutny pan robił karmnik. Sam to zrób. Królestwo Boże to nie jest celu kopiarka. Wstań rano jutro i powiedz tak. Boże, wiem co robisz. Wiem czego chcesz. Wszystko wiem, Panie. Halleluja. Zrób tak jutro. Tylko nie spieprz tego po południu i nie powiedz, Panie, prowadź mnie. Jak Cię tu poniesie na uwielbieniu na przykład. Wiesz, miał fazę emocjonalną, powiedz, Panie, prowadź mnie, podobnie. Dobrze idę. Bo wiem, słyszę i widzę. Ktoś powie, że to jest szaleństwo, tak nie można żyć. No wiesz, no możesz spróbować, no co Ci zależy, co Ty masz do stracenia, tak do nieba idziesz i tak. Śmierć dla Ciebie jest zyskiem, nic gorszego Ci nie przytrafi. Okej? Okay? Nawet jakby Cię noga potknęła i byś umarł, to pójdziesz do nieba. Czyli tylko zyskasz. W ogóle wierzysz, że śmierć jest zyskiem? Zobaczcie, to są takie fajne rozmowy, wiesz o co chodzi, bo wszystko wiemy, wszystko. Jak dochodzi co do czego, i mamy stanąć sobie w ogóle w tych prawdach, to się zastanawiamy, o Boże kochany, a może nie jest zyskiem? A może nie jestem wbawiony? Czy dylematy rodzą w ogóle? Jeżeli będziecie badać Jezusa, który jest prawdą, to zrobicie pierwszy, najważniejszy ruch w tym temacie. Pierwszy, najważniejszy ruch. A reszta będzie już o wiele łatwiejsza. Pamiętajcie też, że prawda to jest coś, co jest ulotne dla naszego umysłu. Nasz umysł nie jest przystosowany do trzymania prawdy. Nasz umysł jest przystosowany do przeżywania emocji. Do przeżywania emocji. Rozumiecie, o co chodzi? I do wyciągania analitycznych wniosków. Tak? Siedzimy i analizujemy. Analiza jest dobra czasem. Czasem też coś analizuje. To nie jest złe. Natomiast prawdę, o prawdę trzeba dbać. Co ja robię z prawdą? Ja cały czas prawdę mielę w sobie. Cały czas. Czasami to wygląda tak, jak ja znam Biblię na pamięć. Rozumiecie, o co chodzi? A ja nie znam Biblii na pamięć. Ja po prostu cały czas mielę prawdę. Moje modlitwy. Wiecie, ja dzisiaj akurat w nocy spałem 40 minut tylko. Cały czas się modliłem i w ogóle tydzień byłem, 6 dni no, na takim dziurze tam, żeby się modlić. I w ogóle moje modlitwy wyglądają tylko w ten sposób. Wiecie, co ja robię? Ładuję cały czas prawdę jak automat. Moja modlitwa to nie jest taka modlitwa, Panie właśnie, poprowadź, co mam robić, gdzie mam iść, tak? Tylko ja się modlę, Boże, ja Cię słyszę, Boże, ja Cię widzę, Boże, ja wiem, co mam robić, Boże, ja jestem aktywny w ogóle w swojej głowie, ja jestem w myśli Chrystusowej, w ogóle jestem taki jak Chrystus, w ogóle wiecie o to, ja myślę jak Chrystus, ja czuję jak Chrystus. Rozumiecie? Ja tak się modlę, ja pielęgnuję prawdę. Ja nie mam takiego komfortu, że sobie wezmę sobie teraz, i popieprzę sobie nieprawdę w głowie. Na przykład sobie poleżę i powiem tak, kurczę, tyle czasu coś robię, czy mi nie wychodzi. Wiesz, co to jest? Tak jakbyś sobie zastrzyk z fenolu zrobił. Weź! Jak można się położyć i powiedzieć, kurczę, tyle czasu coś robię i mi nie wychodzi. Przecież jest prawo przyciągania. Jakim prawem ty tak myślisz? W ogóle, a najlepiej to, że a teraz się podzielę tym z kimś. Już sobie pomyślałem, teraz przyszedłem do kościoła, się w niedzielę podzielę z kimś. Tutaj sobie ustanę i powiem, wiesz, tyle czasu wierzę i nic nie zrobię. Tam na woli jest kościół mormonów. No co? Fajna ekipa. No tak. Po co to siedzieć w miejscu, jak ci długo musisz wiedzieć? Możesz zostać mormonem, mieć trzy żony, no one też są szczęśliwe wtedy. Wszystko usankcjonowane prawdy, w tym prawie masz brodę, jest dobrze. Wszystko można.
dla wierzącego jest wszystko możliwe. O prawdę trzeba dbać, ludzie, jako skarb największy. Myśleć o niej, rozważać ją, wypowiadać ustawicznie. Być przesiąkniętym tą prawdą, rozmawiać w prawdzie. W prawdzie. W prawdzie. Nasz syn nigdy ode mnie nie dostał informacji nieprawdy. Nieraz mówił, tak mi trudno, ja mówię, zawsze ci się wszystko uda. Dlaczego ja tak do niego mówiłem? On jeszcze nie jest odrodzony z Bożego Ducha. Dlaczego ja do niego tak mówiłem od małego? Dlatego, że Słowo Boże mówi tak, że pokolenie sprawiedliwych nie będzie opuszczone. Amen? Pokoleniu sprawiedliwych chleba nie zabraknie. Amen? To są te prawdy. To są te prawdy. Nigdy z moim synem nie usiadłem i nie porozmawiałem, proszę ciebie, jak mu trudno. Ktoś mówi, o taki jesteś ojciec. Ja jestem taki właśnie ojciec. Naładowałem mojego syna, tak? Pewnością siebie. Pewnością siebie. Naładowałem mojego syna pewnością siebie. A nie zwątpieniami. Rozumiecie? Jak uczono na szkółkach niedzielnych, na które on chodził, jak byliśmy jeszcze w kościele świątkowym czy gdzieś, jak cię tam będą chcieli pobić, to uciekaj. Albo daje się pobić, a ja go brałem i robiłem mu korektę. Mówiłem, Wiktor, wal do pierwszej chwili. Tak, tato? Ja mówię, tak. Tylko nie zatrzymaj. Ale jak ktoś zacznie, łam nos. I nie miej w nienawiści. Rozumiesz? Bo ja wiem, na jakim świecie się żyje tutaj. Okej? Okay? To nie jest niebo, dla tych, którzy nie wiedzą. To splugawiona, zasmarkana ziemia, która zginie w ogniu. I tutaj wiecie, jakie panują prawa ziemskie. Ja muszę się poruszać w prawach boskich, aby umieć działać w prawach ziemskich. Żeby od praw ziemskich nie dostać jak gałęzią w lesie. Taka jest specyfika. W niebie są tylko prawa niebiańskie. Chrześcijanie, którzy myślą, że im się nic nie przydarzy na ziemi, wiecie, to wariaci. To Biblii nie czytają. Tak? To wiem. Fantaści. Nie jest napisane, że nic się nie wydarzy, to jest napisane, że zawsze zwyciężysz. Tak? A żeby zwyciężyć, to trzeba powalczyć. To są prawdy. Z czym chcę was zostawić dzisiaj? Z bardzo prostym poselstwem o prawdzie. O tym, że jest ona absolutnym fundamentem i nie wolno wam jej olewać. Musicie na niej stanąć i na niej zbudować swoje życie od początku do końca. Musicie zrozumieć, że wszystko z niej wyrasta. Musicie też zrozumieć, że najlepszym źródłem prawdy jest Jezus Chrystus. Badanie Jego życia. To naprawdę trzeba często wrócić do takich zdrowych fundamentów. W ogóle zostawić wszystko, tak? I same Ewangelie. I ja teraz będę patrzył, jak ten Jezus żył. Ja będę mówił, Panie Jezu, w ogóle to ja jestem tutaj, to ja! Weź se tam, wpisz swoje imię, nazwisko, tam gdzie Jezus jest napisane, wiesz o co chodzi. To tam, rozumiesz, Ty i Jezus jedno jesteście, to nie ma żadnego problemu, proszę Ciebie, wiesz, napiszesz, proszę Ciebie tam Bartek Michałów, narodzony z Marii Dziewicy, w porządku, duchowo jest okej, okay. Duchowo jest w porządku, to w duchu czytasz, w duchu rozumiesz, w duchu działasz, rozumiesz, to nie w ciele tutaj się poruszasz i Ci będzie łatwiej wtedy, tak? To przy obrazu wizualizacji, jak leżysz w żłobie tych trzech tam, tych, jak on się nazywa? Mędrców. To okultyści, były trzech okultystów przyszło do niego. I chcę, żebyście dbali o prawdę, żebyście nie dali sobie tej prawdy wyrywać, zabierać, kraść, bo ona się potyka na rynku. Diabeł kradnie prawdę z człowieka i zostawia człowiekowi kłamstwo. I mówię do człowieka tak, jesteś taki, jak się czujesz,
Jesteś taki, jak myślisz. Jesteś taki, jak ci nie wyszło. Jesteś taki, jak twoja przyszłość. Jesteś taki, jak on powiedział. Nie. Jestem taki, jak mówi o mnie prawda. Jestem taki,